Dzień dobry, cześć, siemanko. Ja jestem Noisy. Tutaj mamy GTA 5 online w roku 2021. Pomyślałem w sumie, że dużo osób pewnie skorzystało z promocji na Epiku, gdzie można było już wyrwać zestaw początkującego kryminalisty razem z GTA za 20 zł z hakiem. I pewnie wiele z osób, które kupiło właśnie sobie teraz Gietkę, zastanawia się, jak zacząć, z czym to się je, co najlepiej inwestować, albo jak najszybciej zarobić pieniądze. To tak pokrótce, o czym będzie ten materiał. A więc tak, GTA 5 Online oferuje nam dużo znajdziek, na których możemy naprawdę dużo zarobić. Jak na początek to jest cała masa pieniędzy, ale nie o tym. Zestaw początkującego kryminalisty daje nam już na dzień dobry bunkier, który mamy tam, daje nam jedną wytwórnię fałszywych banknotów, daje nam dostęp do biura, które jest i wszystko to jest za darmo. Daje nam dostęp do garażu, daje nam dostęp do kilku pojazdów, więc nie musimy wydawać pieniędzy, żeby się poruszać po mapie. Czyli mamy ułatwione zadanie już na sam start. Oczywiście bierzemy sobie ten darmowy bunkier. Na sam początek bierzemy sobie naszą darmową wytwórnię. I teraz tak. Bunkier. Bunkra najlepiej będzie nie ulepszać, bo jest to najgorsza z możliwych lokalizacji. Jest za darmo, ale jest też w najbardziej beznadziejnym miejscu, jakie można wybrać. Także on niech sobie działa, niech sobie tam zbierają w nim produkty, towary, broń i tak dalej, żebyśmy mogli to później sprzedać bez żadnych ulepszeń. To jest taka moja rada na start. Niech tu sobie produkcja będzie, ale nic tutaj absolutnie nie będziemy zmieniali. I tak jak na sam początek, wydaje mi się, że wystarczy. Lokalizacja, tu już mówiłem, że jest beznadziejna. Jak to wygląda na mapie? Już pokazuję, dlaczego ona jest beznadziejna. Lokalizacja jest beznadziejna chociażby ze względu na to, że bunkier, który otrzymujemy za darmo, mamy na samym końcu mapy, czyli przy każdej sprzedaży będziemy musieli dygać najczęściej gdzieś do miasta w te lokalizacje. Misje są ograniczone czasowo, jeżeli będziemy próbowali to robić solo, czy nawet w 2-3 osoby, a misja będzie wymagała 4 pojazdów, nie ma szans, żebyśmy to zrobili w 3 osoby, jak mamy 4 pojazdy. Na przykład 4 łaziki. No, nie do zrobienia. W 3 osoby. Nie da się. Ta gra jest tak pomyślana, żeby było wszystko co do minuty, więc 4 osoby będą musiały być. Ja oczywiście będę proponował lokalizację tego bunkra. Jest dosyć drogi, dlatego warto poczekać sobie na jakąś promocję, najlepiej 50%, bo wtedy kupimy sobie bunkier za bańkę z hakiem i za te pieniądze, co kosztuje bunkier, te 2 miliony 400, będziemy mogli sobie wtedy od razu kupić ulepszenie, które kosztuje milion bodajże 100. Zaraz podejdziemy do komputera, to się dowiem. Oczywiście możemy się logować jako prezes, tak, bo mamy do odebrania za darmo biuro. Również zaraz pokażę, w którym miejscu ono się znajduje. Ulepszenie. Ile kosztowało to ulepszenie najdroższe? Nie mam zamiaru go kupować w tym bunkrze, bo to naprawdę nie ma sensu, strata pieniędzy. Dopiero po przeniesieniu bunkra, to jak najbardziej ma to sens. Ulepszenie, 1 155 000 i 600 000, no to już jednak jest spora ilość forsy, do tego ulepszona ochrona, no to wydajemy już dwie bańki na same ulepszenia. Czyli 3 bańki będą nam potrzebne na tamten bunkier, żeby mieć od razu też wszystkie ulepszenia. Myślę, że to jest do zrobienia bez problemu. Bunkier będzie sam na siebie zarabiał teraz, czyli będzie w sumie po 500-600 tysięcy z jego sprzedaży, gdy zapełni się na full. Oczywiście jak mamy ekipę, bo wtedy no, z ekipą nawet można poprosić o pomoc jakichś randomów, liczyć na to, że zgodzą się pomóc w sprzedaży, najlepiej niskie poziomy, bo oni wtedy też są spłukani, potrzebują pieniędzy. A za sprzedaż jako klub motocyklowy dostajemy 30 tysięcy, 35 tysięcy. Także im też się to przyda. Gra na początek oferuje nam całą masę znajdziek. Są 3 takie podstawowe. Złoty rewolwer z samonapinaniem, rewolwer z marynarki, kamienny toporek. Za każdą z tych misji, z tych znajdziek otrzymamy 250 tysięcy. Wszystkie są oznaczone albo na mapie, albo są, dostajemy maila od pani Małdy, która nam daje zlecenia na zabójstwa. Są znajdźki takie, jak podchodzimy do jakiejś lokalizacji, to jest taki dziwny dźwięk, takiego szumienia, jakby strach, no to jest tam zabójca z Los Santos. Trzeba znaleźć wszystkie te ślady, no ale do tego również jest cała masa poradników w Google, na YouTubie,
Także o tym nie będę tutaj opowiadał, bo to nie ma sensu, takich materiałów jest oczywiście pełno. Takie znajdźki są 3. Za każdą z nich otrzymamy 250 tysięcy, czyli za 3 łącznie już mamy 750 tysięcy. Oprócz tego możemy sobie jeszcze zrobić rekwizyty Solomona, to dochodzi nam kolejne 150 tysięcy, czyli mamy już 900 tysięcy. Oczywiście później do tego dochodzi nam szkoła latania. Jak zrobimy sobie całą na złoto, też mamy 250 tysięcy, także jak sami widzicie, pierwszy milion, ponad pierwszy milion już mamy w sumie z głowy, a co za tym idzie, możemy sobie za to kupić już drugą wytwórnię i nasz klub motocyklowy będzie się oczywiście rozrastał. Wejdźmy sobie do klubu motocyklowego, pokażę to na mapie. Ja sobie zakupiłem kokainę, bo robi się ona oczywiście bardzo szybko. Później będziemy mogli sobie ją też ulepszyć, co będzie nam generowało przychód z każdej sprzedaży jednorazowo 420 tysięcy. Także ona też również będzie nam dawała niezły dochodzik. Mam już jedno ulepszenie tu kupione, tutaj też już mam jedno ulepszenie kupione. Także troszkę już się te zarobki powiększają. Na chwilę obecną został mi milion do wydania jeszcze. 1 280 000 dokładnie. Co następne? Następne oczywiście w planach jest kupno trzeciej wytwórni, to będzie metamfetamina. Aktualnie jestem po sprzedaży moich pierwszych banknotów, czyli wpadło mi 258 tysięcy. Na początek wydaje mi się, że są to naprawdę bardzo duże pieniądze. Jeżeli ktoś jeszcze teraz się zaloguje w tym tygodniu, bodajże chyba do czwartku, to ma szansę załapać się na promocję na mieszkania, które są teraz w dużej przecenie. A co najfajniejsze, jedno mamy za darmo, ale nie wiem, czy możemy w nim robić napady, także nie polecam. Ja polecam wam, moi mili, mieszkanie w Del Piero. Mieszkanie 7, garaż na 10 pojazdów, kosztuje teraz w przecenie 120 tysięcy. Jest to najtańsze możliwe mieszkanie, jakie możemy dostać, w którym możemy już sobie organizować napady. Także wydaje mi się, że bardzo dobra opcja, a co najfajniejsze, znajduje się tuż obok naszego darmowego biura. Tutaj mamy nasze nowe mieszkanie za 120 tysięcy, a tutaj mamy nasze biuro. Także i bliziutko wszędzie, nie będzie żadnego problemu z komunikacją. Ale o biurze za chwilę. Mieszkanie równa się napady. No wiadomo, te napady nie są jakoś tam super mega dochodowe, ale zawsze to grosz do grosza. No i oczywiście randomy. Będzie trzeba się liczyć z randomami, chyba że ma się ekipę jakiegoś znajomego, można to robić we dwójkę, w czwórkę, później przygotowania niestety są na więzienie, ale generalnie bardzo fajna sprawa. Co dalej? Oczywiście mamy dostępne też biuro za darmo, ale ja biuro postanowiłem, że wszystkie możliwe interesy związane z biurem zostawię sobie na koniec, dopiero jak już będę miał wszystkie wytwórnie z klubu motocyklowego. Dlaczego? Dlatego, że magazyn pojazdów i na przykład taki duży magazyn jest cholernie drogi i trzeba niestety troszkę się napocić, żeby te pieniążki zdobyć. Wydaje mi się, że wytwórnie to będzie lepszy biznes, bo już będziemy sobie coś tam zarabiali i nie wykosztujemy się od razu w półtora bańkę na garaż pojazdów. Polećmy sobie do siedziby klubu motocyklowego. Jak mówiłem, siedziba klubu motocyklowego również jest za darmo, także spoko opcja, bo już daje nam oczywiście możliwość zarobku. Aczkolwiek, wracając jeszcze na chwilę do biura, bardzo polecam wziąć sobie to darmowe biuro, chociażby i ze względu na to, że logując się jako prezes, wchodzimy sobie w zadania VIP-a i co 15 minut możemy sobie aktywować misję turysta. Tak, chyba co 15 minut. Polecam robić to helikopterem, na mapie jest cała masa ich rozsianych, także można sobie za darmo wziąć helikopterek, a nawet jeżeli nie znajdziemy na mapie, to zestaw początkującego kryminalisty oferuje nam jeden samolot, helikopter w sumie, za darmo, więc też nie będzie żadnego problemu. Aplikacja turysta. Za wykonanie takiej misji dostajemy co 15 minut 22,5 tysiąca, czasami do 30 tysięcy, a jak jest premia, możemy nawet zgarnąć 60 tysięcy, jeżeli jest premia, razy 2 oczywiście.
Także co 15 minut mamy w sumie takie darmowe pieniążki. Także biuro polecam sobie wykupić, ale po innych rzeczy z nim związanych na samym początku nie polecam. Podlećmy sobie do naszego klubu motocyklowego. Nasz klub motocyklowy. Wylądujmy sobie ładnie, bo może się jeszcze nam helikopter przyda. Polecam również sobie w internecie, w Google czy na YouTubie poszukać misji z nadajnikami, znaczy wróć, z zagłuszaczami sygnału. Bardzo fajna sprawa, jest ich rozsiana cała masa na mapie, bodajże 50, które musimy zniszczyć, to nam później się przyda odnośnie salonu gier, no ale to nie o tym w tym odcinku. Tak jak mówiłem, robimy sobie wszystkie znajdźki, robimy sobie szkołę latania i powoli bawimy się naszymi wytwórniami. Na dzień dobry dostajemy drukarnię banknotów. Idziemy, przygotowujemy ją sobie, robimy misję na odnawianie, nie kupujemy zasobów na samym początku, bo jesteśmy, przypominam, bez pieniędzy. Także my sobie tylko i wyłącznie robimy misję na odnawianie zasobów, nie kupujemy. I ona po jakimś czasie zacznie nam generować przychody. Ja sobie od razu kupiłem jedno ulepszenie, także nie jest to 200 tysięcy, tylko jest to 258 tysięcy. 50 tysięcy na tym poziomie piechotą nie chodzi. Po pewnym czasie kupiłem sobie jeszcze wytwórnię kokainy, która po pewnym czasie, w zasadzie tego samego dnia, jak zrobiłem wszystkie znajdźki i zrobiłem szkołę latania, tak jak mówiłem, zrobić szkołę latania, wszystko na złoto i mamy 250 tysięcy. Następna wytwórnia, jaką będę prawdopodobnie chciał kupić, będzie to metamfetamina, kosztuje 910 tysięcy, ta najtańsza. Dlaczego ta najtańsza? Ponieważ wszystkie te znajdują się bardzo blisko siebie, znajdują się na pustyni, także będziemy mogli sobie spokojnie między jedną a drugą spacerować i odnawiać zasoby w późniejszym etapie gry, już jak będziemy mogli je kupować. Także zajmie nam to chwilę. Pustynia Grand Senora, fałszywe banknoty, którą ja posiadam, również jest Grand Senora, to jest ta, którą mamy za darmo. Kokaina, niby pisze Alamosea, ale to jest w zasadzie dwa skrzyżowania za fałszerią banknotów. Jedynie z marihuaną będzie problem, ale to marihuanę kupimy sobie na samym końcu. Nie kupuję, dokumenty. W ogóle nie kupujemy podrabianych dokumentów, ewentualnie jak już kupujemy, to tylko i wyłącznie pod klub nocny. A jak już jesteśmy przy klubie nocnym? Klub nocny kupimy sobie dopiero, gdy będziemy już mieli wszystkie wytwórnie, żeby później można było sobie wykupić inżynierów w naszym klubie nocnym, którzy nam jeszcze dodatkowo będą powiększali dochód ze wszystkich wytwórni, jakie posiadamy. Reasumując, wszystko co najważniejsze. Na sam początek robimy wszystkie znajdźki, jakie tylko możemy, czyli to jest rewolwer z samonapinaniem, rewolwer z marynarki, kamienny toporek, rekwizyty Solomona. Wszystko to jest w Google, wszystko to jest na YouTubie, pokazują gdzie, co i jak, dlaczego, po co i czemu. Później szkoła latania. I tu nawet się nie zorientujemy i już mamy nasz pierwszy milion na koncie. Jeżeli mamy znajomego z wysokim poziomem, polecam jeszcze zrobić sobie próbę czasową, jest wyjątkowo banalna. Także 100 tysięcy również można sobie przytulić. Biuro na samym końcu. Najpierw klub motocyklowy. Zrobimy klub motocyklowy, inwestujemy sobie w klub nocny. Warto. Myślę, że takie informacje powinny wszystkim na sam początek wystarczyć. Na Wyspie Elizejskiej wydaje mi się, że ten najtańszy klub nocny będzie w porządku. Dlaczego? Dlatego, że są trzy wojny handlowe dosyć blisko tej lokalizacji. Gdzieś tu, gdzieś tu i jedna jeszcze jest na morzu, na wyspie. Także nie na wyspie, tylko na lotniskowcu, na statku. I stąd będziemy mogli sobie z helikopterem, odrzutowcem, które są tam, wrócić do najbliższego klubu. Także wydaje mi się, że też najlepiej kupić sobie ten tani, najtańszy klub nocny, ale to jeszcze przemyślę i dam wam znać w następnym odcinku. Czyli tak jak mówiłem, reasumujemy, robimy sobie znajdźki, wszystkie jakie są, to akurat które wymieniłem wcześniej.
robimy sobie szkołę latania, robimy sobie próbę czasową i nie orientujemy się nawet, kiedy mamy milion na koncie. Nasz pierwszy milion, żeby kupić sobie drugą wytwórnię, czyli kokainę. Później wszystko zaczyna się samo kręcić. Nie wydajemy naszych pieniędzy na jakieś pierdoły typu tuning samochodu, kupowania jakichś tam ubrań, zmiana fryzur, bo to jest na razie niepotrzebne wydawanie pieniędzy. Jak już nasze małe imperium narkotykowe zacznie się kręcić, to sami zobaczycie, że nie będziecie mieli co robić z pieniędzmi. Na chwilę obecną mam 1 300 000 na koncie. To jest moje już drugie konto, na poprzednim mam tam już ponad 250 poziom i nie mam co kupować, nie mam co robić z pieniędzmi, więc zobaczyłem, że jest możliwość na Epiku kupienia sobie drugiej Gietki, więc dlaczego w sumie by tego nie zacząć od nowa i zrobić taki mały poradnik dla początkujących, którzy pierwszy raz będą mieli z tym styczność. Myślę, że jest to fajna zabawa. W razie co dajcie mi znać w komentarzach, co byście chcieli wiedzieć, jakby co, możecie mnie dodawać tutaj do znajomych na tym koncie. Ja chętnie pomogę przy sprzedażach, chętnie pomogę się wtajemniczyć w same początki GTA 5 Online. Ja gram z ekipą, mamy swój Discord, także jakby co, to zapraszam, dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie, co byście chcieli jeszcze wiedzieć. Ja tymczasem będę się z wami żegnał. Zacznijcie od wszystkich znajdziek. Są cztery banalne, także nie ma żadnego problemu, żeby je zrobić. Polecam wujka Google, polecam YouTube. Wszystko tam jest. A na chwilę obecną to będzie wszystko z mojej strony. Dzięki wielkie, do zobaczyska, na razie.